No, w chwili obecnej pracujemy nad edycją poprawioną, która no, ma być zupełnie no, nową jakością trójcy, ma być praktycznie nową trójcą. Początkowo miał być to trójca tutora, ale najprawdopodobniej nie będzie, będzie trójca 2. Powiem, no świat przed gruntowne zmiany. Świat przed gruntowne zmiany. Zmieniają się siły polityczne. Organizacje dostaną większą rolę, będą odgrywały większą rolę. Będzie generalnie bardziej steampunkowo niż w poprzednim wydaniu, które no, jeden z zarzutów do pierwszej trójcy był właśnie to, że za dużo było tej fantastyki i no, bezpodstawnie żerowaliśmy na nazwie steampunkowy system RPG. Ale tym razem się to zmieni. No i będzie ta technomagia, o której wspomniałem, że jest to właśnie taki też ewenement, bo wcześniej no, nie było systemów, które próbowały połączyć tą technologią i magią. I na czym będzie polegała owa technomagia? Wyobraźcie sobie, że w trójce magia to jest coś na zasadzie małych cząsteczek, które wchodzą w skład jądra atomowych. Jak mamy w jądrze atomowym protony, neutrony, to jeszcze do tego dochodzą manatony. To jest źródłem energii magicznej. I jedyną rasą, która potrafi wykorzystywać te manatony, która no, dostąpiła jakby zaszczytu, są Arianie. Czyli rasa takich długouchich. Takie elfy. Znaczy, tak, no, większość właśnie ludzi kojarzy się z elfami, ale to jest tak, no, nie do końca elfie. Bo elfy są zdystansowane ze świata. Elfy podchodzą do wszystkiego bardzo tak w sposób powściągliwy. One są To tak, no, zależy jeszcze właśnie od uniwersum, zależy od tych elfów. Takie są właśnie. Ale w większości właśnie elfy są takie bardziej zadufane w sobie, elfy są bardziej takie no, patetyczne może nawet. A tym czasem Arian można porównać do dużych dzieci. Arianie są infantylni, Arianie są spontaniczni, Arianie się nie martwią o jutro. Oni żyją dniem dzisiejszym i to jest właściwie dla rasy ariańskiej najważniejsze. To jest ta spontaniczność, ta taka może dziecinność nawet w rasie ariańskiej. No. I Arianie właśnie byli pierwszą rasą, która w ogóle zamieszkiwała świat. I ostatecznie jako jedyna jest tą, która może posługiwać się manatonami. No ale mamy rozwój technologii. Z magii korzystać chce każdy, zwłaszcza, że jest to potężne narzędzie. No i technologowie wpadli na taki pomysł, że skoro krew ariańska, skoro Arianie potrafią to wykorzystywać te manatony, to znaczy, że muszą mieć coś, co pozwala im to robić. I doszli do tego, że krew ariańska ma specyficzne właściwości, które pozwalają właśnie, które są no, odpowiedzialne za tą umiejętność korzystania z manatonów. Na podstawie krwi ariańskiej powstało tak zwane osocze. To jest rodzaj narkotyku wstrzykiwanego dożylnie i przyjęcie każdej dawki pozwala przez pewien okres czasu zyskać tą umiejętność manipulowania manatonami. No to mamy te osocze. Osocze jest, jak to już powiedziałem, narkotykiem. Ono uzależnia. Po jakimś czasie taki mistyk, który wstrzykuje sobie te dawki po to, żeby korzystać z manatonów, po jakimś czasie uzależnia się od tego osocza. Dawki muszą być coraz większe, coraz częstsze i krew ariańska ma to do siebie, że doprowadza do ciężkich obrażeń organizmu, ciężkich zniszczeń. Niszczy organy wewnętrzne, doprowadza nawet czasem do pewnych mutacji w kierunku rasy ariańskiej, czyli taki człowiek, który będzie sobie wstrzykiwał przez kilkanaście lat osocze, żeby zgłębiać tajniki mistycyzmu, po jakimś czasie zauważy, że rosną mu odstające na boki uszy, co jest charakterystyczne dla Arian. Albo zauważy u siebie lekkie takie zazielenienie skóry, co też jest właśnie cechą taką fizyczną, typowo ariańską. I w efekcie po tych kilkunastu, kilkudziesięciu latach taki mak przeistacza się w taką roślinkę siedzącą na jakimś mechanicznym urządzeniu wózku, które się potrafi samodzielnie poruszać. Już jest tak doszczętnie zniszczone przez to osocze, że
no, pod względem fizycznym jest właściwie niezdolna do niczego, ale jest to cena dla wielu warta zapłacenia, ponieważ ta roślinka jest tak no, doświadczona, tak wyspecjalizowana pod względem korzystania z manatonów, potrafi w pewnym momencie już nawet osocze nie jest potrzebne takiemu bardzo doświadczonemu mistykowi do korzystania z materii magicznej, gdyż po kilkudziesięciu latach dochodzi do tego, że jest ono samodzielnie wytwarzane w organizmie. Inną taką no, cechą tej magii, czy technomagii w Trójcy jest to, że materia magiczna nie występuje wszędzie. Pierwotnie manatony były rozproszone po całym świecie. Były niczym taki jednolity dywan, jak warstwa ozonowa może w naszym realnym świecie, z której każdy mógł sobie czerpać do woli i no, czarować jak popadnie. Mistyk, który posiada zdolność manipulowania manatonami, może wyciągnąć manatony z jądra atomowego. I właśnie do tego zmierzam, że te manatony daje się magazynować w różnych zbiorniczkach, w jakichś specjalistycznych fiolkach, w jakichś specjalnych zbiornikach na plecach, w postaci jakichś plecaków, w jakichś może, nie wiem, dyskach, talerzach, w jakichś różdżkach nawet. I dlaczego to się robi? Otóż no, po jednej z wielkich wojen, które miały miejsce na świecie, świat no, był tak zniszczony, że trzeba było go w miarę szybko odbudować, żeby w ogóle jakiekolwiek życie mogło na nim dalej funkcjonować, jakakolwiek cywilizacja. I w tym celu bardzo intensywnie korzystano z magii. I to jest właśnie przyczyną tego, że w miejscach, w których teraz mamy rozbudowane metropolie, wielkie miasta, manatony się wyczerpały. One się regenerują na tyle powoli, na tyle dużo czasu potrzebują do tego, żeby z powrotem zyskać swoją świetność, że w chwili obecnej miasta są takimi jakby czarnymi dziurami, w których jakkolwiek korzystanie z magii jest niemożliwe. Chyba że właśnie skorzystamy z tych zbiorników. Powstała profesja materiologa, który krąży po świecie, zbiera materię magiczną, która też no, jest różnej jakości. Jest materia jakaś tam zanieczyszczona przez jakieś inne rodzaje magii, albo materia, która jest no, bardziej, powiedzmy, te manatony są lepszej jakości, są gorszej jakości. I materiolodzy zbierają te manatony do fiolek, czy do tych różnych zbiorników i później stają na targach w miastach i je sprzedają, handlują je. Oczywiście taka drużyna graczy, która będzie miała w sumie spać o materiologa, też może się pokusić o to, żeby ruszyć gdzieś tam w plener i wziąć wielki odkurzacz, bo urządzenia do zbierania manatonów przypominają mniej więcej takie duże odkurzacze albo coś takiego jak w rodzaju urządzeń, które mieli pogromcy do właśnie, no coś takiego. I właśnie zbieranie tych manatonów no, jest dla wielu źródłem dochodów, czy no, sposobem na życie. Jest to biznes jak najbardziej opłacalny, bo w miastach no, mieszkańcy świata chcą korzystać z magii. No, to oczywistym jest, że będą kupowali te manatony i że będą za nie płacili słone pieniądze. Jeszcze warto wspomnieć chyba o gadżetach, które są no, niezbędne każdemu szanującemu się technomagowi. Tych gadżetów jest bardzo dużo. W podręczniku jest opisanych ich kilkadziesiąt. To są urządzenia pozwalające m.in. na magazynowanie tych manatonów, wyzwalanie jakichś większych ilości, chociażby jakieś takie specjalne plecaki, które doprowadzają przewody do dłoni i pozwalają na rzucanie zaklęć bez żadnego otwierania fiolek. Tylko wystarczy nacisnąć coś takiego, nacisnąć coś tam w garstkę, jakiś przycisk. I materia w ogóle zostaje wyzwolona. Czy to są bardzo no, praktyczne urządzenia, które usprawniają korzystanie z tych manatonów. Sprawiają, że ci mistycy są skuteczniejsi. Za produkcję gadżetów tych technomagicznych odpowiadają dwie wielkie korporacje. Magitek i Magic Factory. O ile Magitek jest taką korporacją bardzo nowoczesną, która stara się być za wszelką cenę innowacyjna,
testuje najróżniejsze, nowocześniejsze technologie pozwalające na to korzystanie z tych maratonów. Jest specjalne zbroje maratoniczne, które są zasilane przez baterie maratonowe. To jest też dzieło Magitechu. Magitech wpadł na to, że maratony mogą być doskonałym źródłem energii. Powstały urządzenia, które zastępują jakby osoby mistyków. Czyli w urządzenia wpleciono mechanizm, który wywołuje jakieś skomplikowane zaklęcia. Czyli nie musi to być mistyk, który tam powiedzmy rzuca zaklęcie światło, czy tam jakieś maginne. Tylko po prostu mamy jakieś urządzenie, powiedzmy latarkę, która jest zasilana baterią maratonową i wywołuje zaklęcie światło i korzysta z tej baterii maratonowej, z tej materii magicznej, która jest w tej baterii. Idąc właśnie tym tropem, będziemy mieli też różne elementy, może implanty dla mistyków, którzy będą mogli powiedzmy sobie przeszczepić rękę i w tej ręce umieścić takie urządzenie. I w takim wypadku ten mistyk nie będzie musiał przyjmować nas oczu, tylko będzie miał jedno zaklęcie, jakieś potężne, ulubione powiedzmy. Ale może na przykład moduły już montowywać w tym dłoń, na przykład jedno zaklęcie, latarka, fireball. To jest fakt, ile to może kosztować i jak bardzo to jest zbliżone. Bo skoro już jesteśmy przy implantach, warto właśnie powiedzieć o tym, że w trójce implanty są bardzo ważnym elementem rozgrywki. Są urządzenia, malutkie takie, większe, które możemy wszczepiać do swojego organizmu i które odpowiednio modyfikują cechy fizyczne albo intelektualne bohaterów czy postaci. Tylko nie jest na takim poziomie cyberpunkowym, w którym mamy malutką kosteczkę przypominającą jakiś przypominającą K6 i którą tam wczepiamy sobie gdzieś do mózgu. To jest bardziej na takiej zasadzie, że tu musi odejść jakaś rureczka, z którą się odprowadza jakąś parę, tu musi jakiś być trybik pracujący na zewnątrz, czyli osoba, która będzie posiadała kilka takich implantów, będzie przypominała taką chodzącą szkatułkę, która tu coś się kręci, tu coś paruje, tu coś zgrzyta, tu coś pracuje. Skoro już jesteśmy właśnie przy tej technologii, to trójca będzie chyba w tej chwili jeden z pierwszych systemów w Polsce, w którym zasady tworzenia technologii, tworzenia gadżetów będą opracowane, opracowane mechanicznie. Z tym, że będą zamiast jednego poziomu trudności, będą trzy poziomy trudności. Będzie trudność tego pomysłu, trudność wykonania i trudność projektu. Gracz chce skonstruować jakiś tam wózek, który będzie pozwalał przewozić jakieś duże ciężary i nie będzie przy tym wymagał od niego dużej siły. No i pomysł ma taki, że będzie to właśnie ten wózek. Projekt na wykonanie tego wózka ma taki, że będą cztery kółka, będzie to przypominało jakby powiedzieć, taki wózek widłowy, z tym, że napędzany ręcznie i że miejsce, gdzie będzie się kładło przedmioty, będzie jakoś tam odpowiednio sprężynowane, co będzie zmniejszało siłę potrzebną do przewożenia tych przedmiotów. No i mistrz gry tam bierze i mu mówi, że pomysł jest średnio trudny, więc tutaj masz do szansy powodzenia masz -2 powiedzmy. Na wykonanie, dobra, to nie jest tak w zasadzie trudne, więc tutaj nie modyfikujemy, nie masz nic do szansy powodzenia. Ale za projekt damy Ci tam jeszcze do szansy powodzenia -1. I w efekcie wygląda to tak, że gracz rzuca na kostkę i w tabelce ma odpowiednie wyniki. Zależnie od tego, co gracz wyrzuci i zależnie od tego, jakie liczby wpadną na tej kostce, wybiera sobie jedną rubryczkę z tej tabeli. I w tabeli, powiedzmy, w tabeli odpowiadającej pomysłowi na gadżet są różne cechy przedmiotu, które odpowiadają właśnie temu pomysłowi. Czyli na przykład, powiedzmy, ten nasz wózek może być, może mieć jakąś tam dodatkową właściwość. Na przykład ten wózek będzie miał po rozpędzeniu bardzo szybkim, ten wózek będzie sam jechał. Dając jakąś taką specjalną cechę temu przedmiotowi. W przypadku jednego podbicia będzie taka lekka cecha w miarę, w przypadku dwóch podbić bardziej potężna, w przypadku trzech już bardziej taka bardzo przypakowana, a w przypadku porażki będzie to cecha negatywna. Mamy trzy kości. Jest mechanika 3x12, rzucamy trzema kośćmi 12-ściennymi
I jeżeli przynajmniej na jednej z tych kości będziemy mieli sukces, no to dane wyzwanie no, udaje się. Gracz, postać sprosta danemu wyzwaniu. No i mogą być innym tropem różne podbicia, czyli jak wierzycie, mamy dwa sukcesy, to mamy podwójne podbicie, trzy sukcesy, podwójne podbicie. Na karcie postaci mamy atrybuty podzielone na trzy grupy. Każda z tych grup jest charakterystyczna jednemu bóstwu, jednemu z tej boskiej trójcy tytułowej. Atrybuty fizyczne są poświęcone Kidionowi, atrybuty bardziej takie zmysłowe, bardziej no takie percepcyjne, o, są poświęcone Lavisowi i atrybuty takie bardziej intelektualne, czy bardziej takie samoprezentacyjne, są poświęcone Tersowowi. I teraz gracz, jak ma te trzy kości, powiedzmy testuje atrybut intelektualny. No i na tej kości wyrzuci liczbę równą szansie powodzenia. Szansa powodzenia to jest suma atrybutu i odpowiedniej umiejętności. Mhm. I gracz musi wyrzucić liczbę mniejszą lub równą tej szansie powodzenia. To daje sukces. I to daje sukces. To jest to, takie to wymagane, żeby gracze przed sesją sobie wybrali, która kość jest dla którego boga. Nie? Jeżeli gracz wyrzuci na jednej z tych kości tą liczbę równą tej szansie powodzenia, to wtedy mamy do czynienia z interwencją mózgu. Czyli dane bóstwo stwierdziło, że aha, mamy tutaj taką sytuację i warto by się tutaj wtrącić do tej sytuacji. Gracz wówczas zyskuje no, nadnaturalne cechy. Nadaje to takie, to jest wtedy sytuacja taka bardzo epicka, bo mamy tutaj do czynienia z tą interwencją tego Boga, czyli wszystko się dzieje w taki sposób bardzo, jakby to powiedzieć, przepakowany. Wiem, że na tą jedną czynność gracz może sam dla siebie być narratorem. Z tym, że no wiadomo, że jeżeli gracz sobie bardziej no, puści wodze fantazji, no, jeżeli bardzo popłynie, tak, to i raptem zniszczy pół świata, albo wysadzi powiedzmy pół miasta, no to jednak mistrz gry powinien troszkę go tak no, uspokoić. Albo zagrać w ostatnim sesji już. No, albo. No i właśnie wracając do tego cylindra geniusza, w tej tabeli, o której no, już zaczynam mówić tam trzeci raz, są te odpowiednie rubryczki, jeden sukces, dwa sukcesy, trzy podbicia, czy tam porażka.